Hej, witajcie w drugim odcinku serii od Sera do Milionera. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie typować mecze reprezentacyjne, eliminacje Mistrzostw Świata, głównie z Europy, tam Ameryki i tak dalej. Chyba się nie będę tykał, zobaczymy. Ale zanim przejdziemy do kuponów, które wytypowałem, przejdźmy do podsumowania minionej kolejki. W pierwszym meczu, na pierwszym kuponie, tak jak już Wam przedstawiłem, Köln mnie zawiodło. Oficjalnie można kupon zdeptać, pognieść. O właśnie, w ten sposób i do kosza. Na drugim kuponie zawiodła mnie, tak jak mówiłem, Jagiellonia. Czyli mówiłem, że Jagiellonia jest pewniaczkiem, że z Piastem raczej nie przegra, nie zremisuje. No i był to jedyny mecz, który nie siadł na kuponie. Do wygrania było 23 zł i 14 groszy. A byłoby na jakieś inne kupony, ale niestety nie udało się. No niestety też tam brameczka była samobójcza, Jagiellonia przegrała po samobójczej bramce. No i szkoda, że nie zostało to uwzględnione, że jak drużyna przegra po samobójczym golu, to wtedy ten gol jest liczony tak jakby dla nich. No nic, zajmijmy kupon, przechodzimy dalej. Na trzecim kuponie typowałem 12 meczy, 10 z nich udało się trafić. Są to same kobry, tutaj nawet drużyny typu nie wiem, Bayern Monachium kontra Werder, czy tam Juventus Geneą. To był bardzo ciekawy meczek. Juventus do 7 minuty przegrał 2-0, ale udało im się odrobić. Napoli też przegrał pierwszą połowę, ale jak wiecie, mecz zakończył się 3-1. Przejdźmy może do tych meczy, które nie siadły. Tottenham z Burnley, mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. No i cóż można powiedzieć o tym meczu. Do 92 minuty Tottenham wygrywał 1-0, totalnie dominował, kontrolował spotkanie, aż tu padło wyrównujące trafienie, które zamknęło niestety nasz kupon z wygraną 0 zł. Kolejnym meczem, który tutaj zawiódł, był Real Madrid z Walencją. Real dobrze otworzył, prowadzili, później Walencja trafiła dwie bramki, no w sumie może nawet zasłużenie, bo chyba się im należały. Real wziął się troszkę do roboty, trafił na 2-2, no ale niestety nie udało się tutaj nic z tym zrobić. No i co śmieszne tutaj z tego meczu można wywnioskować, jest to, że powstała kompilacja 4-minutowa chyba im Benzemy. No nie wiem, jaki on musiał mieć fatalny dzień, ale nie popisał się. Ogólnie podsumowując, weekend na 24 mecze udało się trafić 24 pudła, oczywiście na różnych kuponach, także z trzech wytypowanych kuponów żaden nie siadł. Jeśli chodzi o finanse, mamy wciąż bilans minus 6 zł, więc tutaj nie ma o czym dyskutować. Przejdźmy dalej do statystyk. Poprawiłem troszkę wygląd tych naszych cudownych statystyk. Teraz mamy równą czcionkę przy wszystkich tutaj podpunkcikach. Napisy nie skaczą, także myślę, że jest ok. No i przechodząc do samych statystyk, na 3 kupony żadnego nie trafiliśmy. Na 24 mecze aż 20 okazało się poprawnie wytypowane. Najwięcej trafi na kuponie 10 na 12. Najwięcej pudeł na kuponie to ten sam kupon. Były tam 2 pudła przegrane przez jeden mecz. No i tutaj muszę pogratulować Jagiellonii i Kölnowi, że zepsuły te kupony. Jest to liczba 2. Najwyższa wygrana 0. Najlepsza drużyna jest kilka. Zaraz zobaczycie w tabeli najgorsza. Tak samo jest jedna, najwyższy trafiony kurs 2,25, najmniejszy nietrafiony, podziękujmy Realowi Madryt, 1,18. W tabeli oczywiście nie mamy jeszcze nic ciekawego, jesteśmy dopiero po pierwszej kolejce, ale mam nadzieję, że tutaj z czasem wyklarują się jakieś lepsze i słabsze zespoły, które mi siadają. Póki co mamy 16 zespołów, które udało się poprawnie wytypować, 4 zespoły z podpórką oraz 4, które zawaliły nam kupony. Przechodząc już do meritum naszego odcinka, możecie zauważyć tutaj kupon, który jest puszczony na jutro, 31 sierpnia. Francja-Holandia, wytypowałem, że wygra Francja, Bułgaria-Szwecja. Moim zdaniem Szwecja okaże się lepsza, chociaż było tam jedną bramkę. Portugalia, Wyspy Owcze, dałem tutaj, że Portugalia wygra minimum 4-0 z handicapem minus 3,5. Cypr, Bośnia i Hercegowina, myślę, że tutaj Bośnia też zdecydowanie sobie poradzi. Grecja, Estonia, to też myślę jest, no nie będę mówił, że pewniak, bo zapeszę, ale myślę, że jest tutaj sprawa zamknięta. Na kolejnym kuponie, który będzie 1 i 2 września rozgrywane, te mecze chyba w te dni będą rozgrywane,
Obstawiałem tutaj Czechy, Niemcy i nie rozumiem, dlaczego bardzo dużo osób jest sceptycznie nastawiona do tego meczu. Niemcy może faktycznie zapewniły sobie awans, ale to, że Czechy potrzebują punktu, potrzebują wygranej, nie znaczy, że Niemcy ten mecz przegrają. Stracili póki co jedną bramkę i no nie wydaje mi się, aby tutaj Czechy mogły wygrać. Ewentualnie remis, ale tam jest za mały kurs. Wolę tutaj zaryzykować kolejne spotkanie. To nasze patriotyczne tutaj Dania podejmie Polskę. Nie chciałem tutaj bawić się w jakiegoś tam właśnie patriotę czy coś. Nie chciałem obstawiać, że Polska wygra bądź zremisuje. Obstawiałem, że obie drużyny trafią bramkę, co jest moim zdaniem bardzo prawdopodobne. Podobnie tyczy się sprawa Ukrainy i Turcji. Ostatni mecz tych dwóch drużyn zakończył się bodajże wynikiem 2-2. Tak mi się wydaje. I myślę, że w tym spotkaniu też obie drużyny trafią bramkę. I podobna sprawa Walia Austria. Myślę, że tutaj też może nie będzie jakiś wysoki wynik, ale 1-1, może 2-1 dla Walii. No zobaczymy. Wytypowałem, że obie drużyny trafią bramkę. No i w ostatnim spotkaniu Gruzja, Irlandia. Też myślę, że Irlandia raczej sobie poradzi z Gruzją na wyjeździe i zainkasujemy kwotę, która prawdopodobnie będzie inna niż tu, bo kupon będę puszczał jutro. A póki co dzisiaj mamy do wygrania 31,62. Stawka 2 zł oczywiście. No i w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeśli podoba Wam się ta seria, zostawcie lajka. Podzielcie się też w komentarzach, które typy są pewne, które nie są pewne, które według Was siądą, jakie inne byście tutaj dodali. I widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa.